podcaście ośrodka studiów wschodnich. Witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. Dziś porozmawiamy o niemieckiej branży motoryzacyjnej, która pozostaje jedną z najsilniejszych na świecie, ale pytanie na jak długo, bo w przyszłości wcale tak być nie musi. Rośnie popularność samochodów elektrycznych, wspomagana zresztą regulacjami i subsydiami rządów poszczególnych państw i tutaj niemieckie koncerny samochodowe wcale nie mają tak komfortowej pozycji. Jaką miały dotychczas, kiedy królowały przede wszystkim samochody spalinowe. I o tym właśnie będę dzisiaj rozmawiał z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, Sebastianem Płóciennikiem i Michałem Kędzierskim. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziś w ofercie Mercedesa, BMW, Volkswagena jest coraz więcej elektrycznych samochodów, tak naprawdę, ale niemieckie firmy dosyć długo zwlekały z tą rewolucją, jeżeli chodzi o domyślny napęd w swoich samochodach. Dlaczego tak się stało? Łatwo to zrozumieć. Niemcy byli liderami, jeżeli chodzi o napędy spalinowe, produkowali chyba najbardziej wyrafinowane samochody w tym segmencie. I też na tym bardzo dużo zarabiali. Silnik spalinowy jest silnikiem bardzo skomplikowanym, jest wiele komponentów, które trzeba połączyć. I niemieccy menedżerowie doszli do wniosku, że na tym modelu trzeba zarabiać pieniądze tak długo, jak się tylko da. Więc ta produkcja szła trochę pod hasłem otwartości technologicznej, czyli okej, okay, doceniamy perspektywy rozwoju silnika elektrycznego, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia tutaj z dojrzałymi technologiami, które są również ekologiczne, więc pracujmy nad dieslem itd. itd. Gdy okazało się, że Te technologie nie da się tego utrzymać tak ekologiczne, to posunęli się nawet do fałszowania danych o emisji spalin. I to była słynna afera dieslowska, która zamknęła pewien rozdział, jak rozumiem, w niemieckiej motoryzacji. Od tego momentu Niemcy w bardziej aktywny sposób zaczynają szukać swojego miejsca wśród producentów samochodów elektrycznych, ale to już nie jest takie proste. Czy znaczy, moment afery dieslowskiej zbiegł się w czasie z pewnymi innymi mm, wydarzeniami i trendami, które zostały zaobserwowane w Niemczech? Pierwszą rzeczą jest to, że zagraniczna konkurencja, jeśli chodzi o technologie elektryczne, zaczęła już zasadniczo wyprzedzać niemieckie koncerny i trendy na światowych rynkach też zaczęły coraz bardziej iść w kierunku napędów bateryjnych i hybrydowych i niemieckie koncerny w połowie ubiegłej dekady zaczęły się orientować że są tutaj poważne zapóźnienia. Te zapóźnienia wynikały z tego, o czym mówi właśnie Sebastian, czyli tego, że początkowo nie wierzono tak naprawdę, w, w którym kierunku, i w jakim tempie będzie zachodziła ta zmiana, chciano jak najdłużej korzystać z, z tych przewag technologicznych, które zdobyto wcześniej w, w zakresie. Silników spalinowych. I trochę też brakowało tej, tej determinacji politycznej, właśnie, żeby tą zmianę ewentualnie stymulować, przyspieszać. A drugi trend, który mam na myśli, to, jest, to są kwestie polityki klimatycznej w Niemczech. Znaczy, po 2016 roku. Zaczęła, kwestie polityki klimatycznej zaczęły odgrywać coraz bardziej istotną rolę, a wraz z nimi oczywiście temat redukcji emisji w sektorze transportu, a przez to właśnie kwestia samochodów elektrycznych. Jeśli weźmiemy teraz to wszystko do kupy, to zaczyna nam się klarować obraz, dlaczego i same koncerny, i polityka. Zaczęły dążyć do tego, żeby jednak kwestie transformacji sektora motoryzacyjnego w kierunku elektromobilności przyspieszać. Co okazało się nie takie łatwe z perspektywy koncernów, które technologicznie musiały teraz gonić po raz pierwszy od wielu, wielu lat swoją konkurencję, chociażby w Chinach, która była już dużo bardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o baterie. Ale zastanawia mnie też, co to oznaczało z perspektywy niemieckich polityków. Ta Pewna zmiana priorytetów, jeżeli chodzi o transport. Zacznijmy od tego, że ten przemysł nie jest neutralny politycznie. Tutaj chodzi o obroty rzędu 400 miliardów euro rocznie. Chodzi o 800 tysięcy pracowników, związki zawodowe, które są też w tym przemyśle. No i nawet takie inicjatywy jak szczyty. Polityczne w urzędzie kancelarskim, bezpośrednie rozmowy menedżerów, szefów tych, tych spółek z kanclerzem, więc to jest sektor o ogromnym znaczeniu politycznym i też kluczowy dla niemieckiego eksportu. Dlatego władze niemieckie bardzo długo. Z życzliwością przysłuchiwały się argumentom menedżerów, że trzeba jednak ostrożnie z tym skokiem do branży napędów elektrycznych, spokojnie. Te napędy nasze spalinowe będą się jeszcze długo, długo rozwijać. Natomiast nie doceniono ewidentnie tego, że chińskie firmy. Uniknęły ścigania się z niemieckimi firmami. Nie, nie inwestowały swoich mocy produkcyjnych i też innowacji w branżę spalinową, tylko od razu zaczęły rozwijać napędy elektryczne. I dzisiaj sytuacja jest taka, że chińskie samochody są, to, to jest ocena niemiecka, dwie generacje do przodu. Mają taką przewagę nad samochodami. Niemieckimi. I to na pewno jest ogromna troska y, polityków, ponieważ muszą się liczyć y, z konsekwencjami dla zatrudnienia, a z tego będą też rozliczani w czasie wyborów. No dobrze, to politycy zorientowali się, że branża niemiecka jest zagrożona przez branżę chińską. Producenci zorientowali się, że trendy światowe jednak popychają wszystkie koncerny zajmujące się motoryzacją w kierunku samochodów elektrycznych. W jaki sposób ten impuls przełożył się na polityczne decyzje w Niemczech? Polityczne jak polityczne to są, to są przede wszystkim kwestie decyzji samych firm, jak szybko gonić konkurencję. No w tej chwili nikt już nie ma większych wątpliwości, że Niemcy wzięli się do roboty i zaczęli gonić Chińczyków, ale też Tesle którą przez wiele lat ignorowano, czy wręcz robiono sobie z niej żarty. A teraz mediach, jest na produkowana w Niemczech. Jest produkowana w Niemczech i ta fabryka pod Berlinem, to jest mniej więcej tak jakby, nie wiem, w centrum Wenecji postawić Starbucksa albo, albo w Billund fabrykę chińskich klosków, tak, naprzeciwko siedziby Lego. Więc jest to na pewno ogromny szok. Natomiast to, co trochę... Hmm, spowalnia mam wrażenie, albo, albo kanalizuje tą niemiecką transformację jest to, że no jednak są to koncerny, które w dużej mierze, poza Volkswagenem, są, przede wszystkim dominują w branży premium, w segmencie premium, więc nawet, nawet jeżeli pojawia się pytanie o bezpośrednią konkurencję z Chińczykami, to traktuje się to jeszcze jako coś nieco oddalonego w, w czasie, ponieważ Chińczycy jeszcze nie dostarczają odpowiednika Mercedesa. Tym raczej muszą się bardziej martwić Francuzi, bo chińskie samochody w tej chwili będą konkurować bezpośrednio będą konkurować bezpośrednio z francuskimi. Natomiast Niemcy obawiają się o swoją pozycję na rynku chińskim. Analitycy rynku twierdzą, że no, kto jest poza rynkiem chińskim, tak naprawdę nie będzie obecny w światowej motoryzacji za kilka lat, więc trzeba być tam obecnym. A tymczasem no, widzę na przykład dane dotyczące sprzedaży samochodów elektrycznych, które w tej chwili stanowią już 50% nowo rejestrowanych samochodów w Chinach. No i tam niemieckich samochodów właściwie prawie nie ma. To są jakieś drobne udziały. Zachowali pozycję w napędach spalinowych, ale wyprzedził ich bulling, GAC, Denza, Changan, tego typu, tego typu nazwy. Zresztą, marki, które w Europie wciąż jeszcze nie mówią nic, no, choć to się może zmienić i to chyba też jest niemieckim zmartwieniem. To jest niemieckim zmartwieniem, zwłaszcza, że y, mówimy tylko o rynku chińskim, ale jeżeli potraktujemy te, odniesiemy te dane do całego rynku światowego na auta elektryczne. To w 2023 roku pierwszy samochód niemiecki, który pojawia się na tej liście, jest na 15 pozycji. To jest Volkswagen ID 3, 140 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Pierwsza jest Tesla model Y 1 200 tysięcy. A pomiędzy jest kilka modeli, jest też jeszcze Tesla 3 i nawet nawet GAC, Ion, GAC, Wooling. Też sprzedają więcej samochodów elektrycznych, i to jest, to jest dokładnie wymiar tej niemieckiej straty do czołówki. Jednym tematem jest to, co dzieje się na samym rynku chińskim, gdzie rzeczywiście tych samochodów elektrycznych sprzedaje się bardzo dużo, jeżeli porównamy to z sytuacją na chociażby rynku europejskim. Drugą kwestią, która ostatnio jest bardzo poważnie dyskutowana, jest dostępność właśnie chociażby rynku europejskiego, czy szerzej rynków zachodnich dla tych samochodów z Chin w kontekście rewolucji technologicznej w transporcie, która zachodzi szybciej lub wolniej i pytań, czy należy dostęp do rynku europejskiego dla samochodów z Chin ograniczyć. A to, zdaje się, dla Niemców jest niemal równie ważne pytanie jak to, co zrobić z produkcją swoich własnych samochodów elektrycznych. Komisja Europejska podjęła decyzję w ubiegłym roku, by przyjrzeć się chińskiej produkcji, a dokładniej temu, w jakiej skali jest ona subwencjonowana. Pojawiają się informacje, że chodzi o kwoty nawet kilkudziesięciu miliardów dolarów bezpośredniego wsparcia dla, dla chińskich producentów i to można uznać za argument przemawiający za zamknięciem europejskiego rynku albo jednak poważnym ograniczeniem dostępu. W związku z tym Komisja Europejska zamierza po zakończeniu badania prawdopodobnie wprowadzić karne cła. I o ile Francuzi są bardzo zadowoleni z takiego scenariusza, ponieważ jak już wspomniałem, chodzi o bezpośrednią konkurencję dla nich, o tyle Niemcy są temu przeciwni. I nawet y, 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 o ile unikały firmy niemieckie jakiejś bezpośredniej deklaracji przy okazji ogłoszenia przez Komisję Europejską y, tego postępowania, to tuż przed wizytą kanclerza y, Scholza no, ewidentnie pomachały białą flagą. Y, czyli nie, nie wprowadzajmy ceł. Co więcej, nawet może zastanówmy się, czy nie obniżyć ceł na samochody elektryczne. Dlaczego tak jest? Dwa powody. Po pierwsze, no właśnie, ten kanał, pierwsze, pierwsza fala tej chińskiej, chińskiej nawałnicy uderzy we Francuzów, Włochów, czyli producentów samochodów dominujących w tańszych obszarach rynku. Ale drugi powód jest bardziej istotny. Mianowicie Niemcy bardzo dużo zainwestowały. Zainwestowali w Chinach, niemieckie koncerny motoryzacyjne. Do tego stopnia, że nawet 30-35% obrotów i zysków jest realizowane tam. Więc można powiedzieć, patrząc na liczby, to nie są do końca europejskie koncerny. One są w gigantycznym stopniu zależne od Chin. I teraz, jeżeli Komisja Europejska nałoży sankcje, na, nałoży cła na chińską produkcję, to Niemcy mogą obawiać się presji chińskich urzędów. Zwłaszcza, że jednak sytuacja się bardzo zmieniła w przeciągu dekady. Są ustawy antyszpiegowskie, ogromne uprawnienia różnych urzędów i zaczną się po prostu kontrole. Już nie wspominam nawet też o, o czymś takim, jak możliwa, bardzo prawdopodobna kampania rządu chińskiego Nie kupuj obcych. Samochodów kupuj chińskie. I tego typu scenariusze są źródłem no, bardzo poważnych obaw niemieckich, niemieckich firm, zwłaszcza Volkswagena, który ma tam no, jednak ogromną produkcję i też Joint Venture, też z dwoma partnerami chińskimi. Z tego powodu wydaje mi się, tych dwóch powodów głównych Niemcy bardzo ostrożnie oceniają inicjatywę komisji. Jak ma się sytuacja na niemieckim rynku motoryzacyjnym? Spójrzmy teraz nie z perspektywy koncernów, nie z perspektywy polityków oceniających sytuację globalną, ale z perspektywy niemieckiego konsumenta. Na ile ten niemiecki rynek motoryzacyjny, rynek, na którym klienci są dosyć zamożni, stosunkowo często wymieniają samochody na nowe, są już przekonani do samochodów elektrycznych i ich dobrodziejstw. No to może zacznijmy od tego, że ten rynek zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać od 2020 roku. To zbiegło się w czasie po pierwsze z, z tym, że producenci samochodów wyraźnie zwiększyli Swoją ofertę, wprowadzono nowe modele mniej więcej w tym okresie. Ale co ważniejsze, w 2020 roku niemiecki rząd dwukrotnie znacząco podwyższył dopłaty do zakupu aut elektrycznych. To było wynikiem bezpośredniego lobbingu branży motoryzacyjnej, zabiegania m.in. w czasie tych szczytów motoryzacyjnych w Urzędzie Kanclerskim, o którym też wspominał Sebastian. Ze względu właśnie na to, że niemieckie firmy potrzebowały takich dodatkowych impulsów, żeby, żeby przyspieszać, żeby stymulować rozwój rynku samochodów elektrycznych w Niemczech, który jest traktowany przez tamtejsze koncerny jako taki matecznik, jeśli rodzimy rynek, który pozwala rozpędzać swoją produkcję i konsumpcję własnych samochodów, własnych produktów. I kiedy w 2020 roku w ciągu dzięki dwóm podwyżkom gwałtownie wzrosły te dopłaty z początku. 4 tysięcy euro do samochodu bateryjnego do 9 tysięcy, do to ten rynek zaczął gwałtownie przyspieszać. I o ile jeszcze w 2019 roku samochody bateryjno-elektryczne odpowiadały za mniej więcej 2% rynku, o tyle już w ubiegłym roku było to 18%. A mówimy tutaj o perspektywie 4 lat. Nowo sprzedawanych, nowo samochodów. Rejestrowanych nowo rejestrowanych samochodów, samochodów mhm. tych, które są kupowane prosto z salonu. W ubiegłym roku po raz pierwszy zaczęto weryfikować tą strategię. Najpierw zmniejszono dopłaty do samochodów bateryjno-elektrycznych, wycofano je do, dla, dla, dla klientów firmowych, a także kompletnie zakończono dopłaty do samochodów do hybryd z wtyczką, do hybryd plug-in. I to spowodowało już gwałtowny spadek zakupów hybryd plug-in, a, a i delikatny i spowolnienie wzrostu samochodów tych bateryjno-elektrycznych. To pokazuje, jak, jakie znaczenie dla, dla niemieckiego klienta wciąż mają te dopłaty. To znaczy, że bez tych dopłat ta atrakcyjność samochodów elektrycznych, która bardzo szybko zyskiwała na, na znaczeniu w ostatnich latach, znaczy samochody wyszły z niszy i stały się produktem masowym przez te ostatnie pięć lat, że jednak ta podatność na te dopłaty była bardzo wysoka. I to też widzimy teraz. W grudniu ubiegłego roku, w połowie grudnia ubiegłego roku, świat obiegła informacja o tym, że Niemcy z dnia na dzień kończą program dopłat do samochodów elektrycznych. Miało to związek z orzeczeniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Funduszu Klimatycznego, z którego to funduszu wypłacane były te dopłaty, ponieważ Niemcy musieli w pilnym trybie szukać oszczędności. Stwierdzono, że to właśnie ten program będzie jedną z ofiar tychże oszczędności i zakończono je dużo szybciej niż planowano i w sposób gwałtowniejszy niż planowano, dlatego, bo pierwotnie on miał upłynąć w 20, pod koniec 2025 roku, kiedy zakończą się środki. Znaczy mogło to na nastąpić tak naprawdę wcześniej, ale miało to nastąpić mniej więcej w 2025 roku. Okazało się, że skutek właśnie tego orzeczenia i tych oszczędności trzeba to było zrobić o wiele, o wiele wcześniej. I efekty właśnie tego gwałtownego zakończenia tego programu dopłat widzimy w pierwszym kwartale tego roku. E dlatego, że, o ile tak jak wspomniałem, sprzedaż samochodów bateryjno-elektrycznych w ostatnich latach rosła e równomiernie, dynamicznie z roku na rok, ten udział i liczbowo, i udział w rynku był coraz wyższy, o tyle w pierwszym kwartale tego roku widzimy już duży spadek. To jest o 14%, jeśli chodzi o samochody bateryjno-elektryczne. A jeśli chodzi o udział w rynku, to o ile w ubiegłym roku było to ponad 18%, o tyle w pierwszym kwarta w kwartale tego roku samochody bateryjno-elektryczne już odpowiadały za niecałe 12%. To jest wyraźny spadek i to wszyscy eksperci, zarówno i branża motoryzacyjna, jak i, jak i niemieccy eksperci zajmujące się rynkiem motoryzacyjnym wyraźnie wskazują, że to jest efekt właśnie tych spadku tych, tych dopłat. Że rynek jeszcze nie był gotowy na to, żeby utrzymać się na własnych nogach bez tego wsparcia państwowego. No więc w związku z tym nasuwa się pytanie, co będzie dalej. Rozumiem, że Niemcy tych oszczędności potrzebują szukać nie tylko w tym roku, ale w perspektywie kilku lat, bo tych bodaj 60 miliardów zabrakło i gdzie, skądś trzeba je wydobyć. Możliwe, że te dopłaty w związku z tym nie zostaną zbyt szybko przywrócone. Czy Chociaż jest taki postulat. Jest taki postulat. Czy ten rynek w związku z tym mimo wszystko jakoś odzyska tą ścieżkę i będzie rósł dalej. Tych samochodów będzie się sprzedawać coraz więcej, ponieważ i tak już dużo ich się sprzedało. Rozumiem, że za tym poszła infrastruktura, która dzisiaj pozwala korzystać z tych samochodów w sposób bardziej komfortowy. Więcej niemieckich nabywców przekonało się do tego, że z takim samochodem można funkcjonować, można nim zastąpić do jakiegoś stopnia ten samochód, który posiadało się wcześniej. Jakie są przewidywania dotyczące. Niemieckiego rynku motoryzacyjnego w kontekście tej zmiany, o której mówisz? To może y, y, trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że generalnie teraz wsparcie państwa, jeśli chodzi o, o, o rozwój elektromobilności, skupia się właśnie na, na dalszym rozwoju infrastruktury do ładowania samochodów. W tym roku realizowane są dwa bardzo duże programy państwowe: wspierania finansowego właśnie budowania infrastruktury do ładowania wzdłuż autostrad, dróg krajowych, także do ładowania dla samochodów ciężarowych elektrycznych. To też jest ważne, chociaż nie jest akurat tematem tej rozmowy, ale też pamiętajmy, że jest ten segment aut ciężarowych elektrycznych również musi się rozwijać. Druga rzecz jest taka, że kiedy wspomniałem o tym, że ten rynek jeszcze nie jest gotowy, żeby stanąć na własnych nogach bez wsparcia państwa, no to planowano pierwotnie, że aby ten program dopłat był do 2025 roku nie przez przypadek. To znaczy sami Niemieccy producenci szacują, że mniej więcej ta połowa dekady, początek drugiej połowy tej dekady powinien być tym okresem, kiedy oni już wprowadzą masowo na rynek konkurencyjne, cenowo własne modele samochodów elektrycznych, także w, tym, w, tych, w tych segmentach aut kompaktowych i, 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 i ekonomicznych. I wtedy oni szacowali że ten rynek już powinien zacząć być konkurencyjny i że oni powinni być konkurencyjni na tym rynku, a z drugiej strony inwestycje poczynione w ostatnich latach, a to są setki miliardów euro ładowane w elektromobilność przez niemieckie koncerny, zaczą, powinny zacząć im się zwracać. I teraz, kiedy, kiedy prognozuje się tą flautę i ona jest już właśnie widoczna, tak jak wspomniałem, na liczbach, to ona jest prognozowana na ten rok, i na przyszły rok. Niemcy szacują, że druga połowa dekady, w związku z tym, o czym wspomniałem, powinna być już lepsza, i w tej drugiej połowie dekady powinny być obserwowane także na tamtejszym rynku znaczące przyspieszenie. Ten rynek nie może opierać się w nieskończoność na subwencjach, więc ich wygaszanie nie jest właściwie zaskoczeniem. Będzie coraz więcej konkurencji na tym rynku i tutaj będziemy trochę zarażani jako Europa chińską chorobą, która polega na tym, że tam jest bardzo wielu producentów, mają gigantyczne nadwyżki produkcyjne i praktycznie zerowe marże. Chińczycy na razie mają problemy z dowiezieniem więcej niż 50 tysięcy sztuk samochodów miesięcznie do Europy ze względu na brak statków. Transportowców, ale w przeciągu myślę, roku, może dwóch, powstaną w Europie fabryki chińskich producentów, co jest zresztą na przykład zgodne z intencjami francuskiego rządu, który mówił, że zapraszamy. Bardzo nam się Czas taka na opcja. venture chińskie z ale uwaga. Chodzi też o to, że produkujcie według naszych reguł. Według reguł rynku europejskiego. Jeżeli według tych reguł, zgodnie z tymi regułami, będziecie konkurencyjni, to wszyscy właściwie będą, będą zadowoleni. Wtedy też otworzy się przestrzeń do jednak jakichś porozumień z Chińczykami, żeby nie rozpoczynać wojny handlowej. Natomiast no, Michał wspomniał o, o tych ogromnych inwestycjach, które zostały poczynione w branży, zwłaszcza niemieckiej, i te inwestycje rzeczywiście dają pewne powody do optymizmu. Do 2026 roku ten budżet. Na badania i rozwój niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego to jest 200 miliardów euro. To są monstrualne kwoty. I pojawiają się już w tej chwili nowe silniki elektryczne, nowe modele baterii. Fabryki z zupełnie nowymi technologiami mają wystartować już w przyszłym, w przyszłym roku. Więc Niemcy. Przystępują do tego wyścigu z pewnym opóźnieniem, ale z solidnymi argumentami w ręku. Oni mogą naprawdę ten wyścig o elektromobilność jeszcze wygrać. Krótko mówiąc, prognozy przed rynkiem motoryzacyjnym niemieckim. Wcale nie muszą być aż tak czarne, jakby się to wydawało, kiedy dziś spojrzymy na tabelę najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych, o czym mówiłeś zresztą wcześniej. Nie, nie tyle sam rynek niemiecki, co chodzi o niemieckich producentów samochodów. Tak. Trzeba no. też pamiętać o, też o jednej rzeczy, że nie możemy do końca utożsamiać kryzysu niemieckiej gospodarki, z którym mamy w tej chwili do czynienia, z kryzysem niemieckiego sektora motoryzacyjnego. Niemcy. Produkują niemieckie firmy, produkują w Niemczech około 3,5 miliona samochodów. To jest dużo mniej niż jeszcze kilka lat temu, ale i tak spora część tej produkcji jest eksportowana. A na całym świecie produkują blisko 9 milionów 9,5 miliona samochodów więc to są tak naprawdę koncerny globalne i one też mają pewien pomysł na siebie. W tej chwili najbardziej dochodową firmą samochodową świata jest Mercedes. Osiąga 12% rentowności. Dlaczego? Ponieważ wyciska z każdego samochodu maksymalną marżę. Nie, Mercedes rezygnuje z produkcji tanich samochodów, chce produkować tylko bardzo drogie samochody marki premium i uzyskiwać dzięki temu ogromne dochody. Być może, gdy ustabilizuje swoją pozycję technologiczną, wtedy powróci do tańszego segmentu, ale w, w tej chwili tak wygląda strategia tej firmy. BMW, Audi, Porsche nie są wcale od tego pomysłu aż tak bardzo odległe. Pamiętajmy o tym, że wszystkie koncerny europejskie, w tym właśnie niemieckie, są zobligowane do przechodzenia na elektromobilność przez te regulacje unijne. Są regulacje flotowe, regulacje emisyjne, które tak naprawdę wymuszają na producentach zwiększanie udziału w sprzedaży samochodów elektrycznych w Całym koszyku swoich produktów, i dopóki te przepisy nie zostaną zmienione, a jak pamiętamy według obecnych regulacji, do 2035 roku powinny zakończyć się sprzedawanie w Europie samochodów z, z silnikami spalinowymi. Koncerny będą musiały po prostu iść w tym, w tym kierunku elektromobilności, i wszystkie koncerny europejskie, w tym właśnie niemieckie, takie strategie przedstawiają. Jedyne co to tutaj, i to jest bardzo też ciekawy wątek, to są różnice w strategiach, różnice w podejściach, w tempie przechodzenia na tą elektromobilność, różnice w celach, ale też w różnice w strategiach. To znaczy są koncerny, które jednoznacznie stawiają, stawiają na na samochody bateryjno-elektryczne są takie jak Volkswagen, na przykład, są takie, które kładą nacisk na tą tak zwaną neutralność technologiczną, czyli głośno mówią na przykład o paliwach syntetycznych, o wodorze, żeby zachować też taki równy krok w innych technologiach alternatywnych. To też super przekłada się na, na, na scenę polityczną, znaczy konkretne partie stoją za konkretnymi rozwiązaniami. I w, też obecnie, przy, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które są w czerwcu, ten temat wraca na agendę, bo przez to, że ostatnio właśnie samochody elektryczne sprzedają się wolniej i producenci będą mieli coraz większe problemy w wywiązaniu się z tych unijnych regulacji, no to zaczyna się już lobbying za tym, żeby je jakoś poluzować, bo to nie są, to nie są błahe rzeczy. Jeśli producenci nie będą wywiązywać się z tych regulacji unijnych emisyjnych, flotowych, to tam w grze są nawet wielomiliardowe kary w przypadku takich koncernów, jak na przykład Volkswagen. Chodzi o wiele miliardów euro. Więc ten temat wraca na, na agendę i jest najczęściej po, na niemieckiej scenie politycznej, najczęściej jest podnoszony przez obecnie przez Hadeków, którzy są w opozycji, ale mają największe szanse. Znaczy, wszystko na to wskazuje, wygrają w Niemczech te wybory do Parlamentu Europejskiego i też w 2025 roku mają największe szanse na wygranie wyborów do Bundestagu i formułowanie następnego rządu. Te, te same postulaty poluzowania tych przepisów zgłasza, zgłaszają liberałowie partia FDP, która obecnie jest w koalicji rządzącej. Ale jest tej partii, w tej koalicji rządzącej partią najmniejszą, bo największą są socjaldemokraci, SPD i Zieloni, a akurat te obie partie jednoznacznie stawiają na elektromobilność jako tą technologię wiodącą jak to się w Niemczech mówi. Niemcy mają taki też tak, taką, taką wewnętrzną dyskusję na temat tego czy stawiać na jedną technologię i całe środki i determinację pchać w jednym kierunku, czy jednak właśnie i to jest właśnie stanowisko Zielonych SPD, czy jednak iść taką szeroką ławą, różne technologie wspierać, dając im jeden tylko przykaz, że mają być neutralne emisyjnie. I to jest właśnie ta otwartość technologiczna, neutralność technologiczna i jeśli dajemy tylko w regulacjach wymóg, że technologie mają być neutralne emisyjnie, a potem niech się rynek, producenci martwią jak tą neutralność osiągnąć, czy przez samochody bateryjno elektryczne, czy przez paliwa syntetyczne, czy przez wodór lub też inne. Jeśli kiedyś zostaną wymyślone. To jest spór, który w Niemczech toczy się nie tylko w sektorze, jeśli chodzi do sektora transportu. Taki sam jest na przykład w ogrzewnictwie, jeśli chodzi o, o pompy ciepła, na przykład. Także to jest o wiele szersza dyskusja niż tylko kwestia samochodów bateryjno-elektrycznych. Niemcy obawiają się wojen handlowych w gospodarce światowej i. Będą pewnie też dostosowywać do tego swoje strategie inwestycyjne. Jeszcze niedawno rozważano no, takie rozproszenie produkcji po różnych lokalizacjach w świecie, i no, handlowanie komponentami i tworzenie w miarę jednolitych modeli na rynki światowe. W tej chwili wydać wyraźnie, że zarówno napięcia geopolityczne, jak i też doświadczenia pandemii skłaniają menedżerów do budowania takich regionalnych platform. I to widać dość dobrze na przykładzie Volkswagena, który ciągle żyje pod presją z jednej strony niemieckiej opinii publicznej i władz, choćby na przykład ze względu na podejrzenia, że do produkcji angażowani są więźniowie polityczni w Turpanie na przykład, a z kolei w Chinach jest ciągła presja, czy władze chińskie nie będą odpowiadać sankcjami na. Ewentualne cła nałożone przez Komisję Europejską. Więc w tej chwili na przykład Volkswagen w Chinach rozbudowuje swoje joint venture, planuje chińskie modele, buduje też własny ośrodek badawczo-rozwojowy za prawie 3 miliardy euro w Hefei. I prawdopodobnie ten Volkswagen China wybąblują, po prostu rozwinie się do jakiejś osobnej platformy, która jedyne co będzie robić, to transferować zyski do centrali w Wolfsburgu. Do niedawna były to 4 miliardy euro, teraz 2-2,5 miliarda euro rocznie i prawdopodobnie na takim poziomie zostaniemy. Natomiast będzie to jednak coś niezależnego od europejskiej produkcji. Bardzo Wam dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Sebastian Płóciennik, Michał Kędzierski byli gośćmi podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Serdecznie polecam śledzenie podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich, ale także innych naszych kanałów YouTube'a, Instagrama, Twittera. Wszędzie tam można nas znaleźć. Do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.